Magda Żakowska, dobry wieczór. To już kolejny dzień, gdy listopadowa szaruga daje nam się we znaki i niestety na razie nie zanosi się na zmianę i na poprawę pogody. Do kraju w dalszym ciągu popłynie bardzo wilgotne powietrze. W nocy najwięcej deszczowych chmur zbierze się na zachodzie i na północy. W pozostałych regionach trochę przejaśnień. Na zachodzie temperatura nie spadnie tej nocy poniżej 7 lub 6 stopni, chłodniej na wschodzie, tu około 4 lub 3 stopni. Jutro w całym kraju zaznaczy się niżowy i deszczowy front, wszędzie przydadzą się parasole. Na wschodzie w ciągu dnia będzie od 6 do 8 stopni, na krańcach zachodnich od 10 do 13. Wieczorem i w pierwszej części nocy tylko w północnej części Kujaw i Pomorza zanikające opady. W nocy zachmurzenie duże, trochę rozpogodzeń, ale nad ranem znów na zachodzie zacznie padać. Temperatura nad ranem spadnie do 5 stopni. Powieje silnie z południowego zachodu. Jutro już przedpołudnie będzie deszczowe, po południu, zwłaszcza na zachodzie i na krańcach południowych, padać może intensywnie. Temperatura w regionie nie przekroczy 7 lub 8 stopni. W dalszym ciągu powieje silnie, a ciśnienie delikatnie powędruje w górę. Jutro barometry pokażą 993 hektopaskale. Początek kolejnego tygodnia nie przyniesie większych zmian. Na niebie gruba warstwa deszczowych chmur, wiać będzie umiarkowanie i dość silnie, w dalszym ciągu trochę chłodniej. Od wtorku popłynie cieplejsze powietrze, ale również zachmurzenie będzie duże, nawet całkowite. Także w środę przydadzą się parasole, dokuczliwy będzie silny wiatr. Będzie jednak ciepło, nad ranem temperatura nie spadnie poniżej 10 stopni. W środowe popołudnie termometry pokażą około 11 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.